Cześć, ja nazywam się Michał Fiałkowski, a to 54. odcinek podcastu Mig o Moto. Już za moment rozpoczyna się sezon MotoGP. Dosłownie wczoraj miała miejsce prezentacja zespołu Primac Prama Racing, a więc dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o jednym z zawodników, który może odegrać kluczową rolę w walce o tegoroczny tytuł mistrza MotoGP, a mianowicie o aktualnym wicemistrzu świata Jorge Martinie. Kim jest, skąd się wziął, jak trafił do MotoGP i przed jakim stoi obecnie dylematem? Bo stoi przed bardzo, bardzo trudną decyzją dotyczącą jego przeszłości. Ale o tym wszystkim dzisiaj po kolei. Zacznijmy od tego, skąd wziął się Jorge Martin. I to jest ciekawa historia, bo wziął się z normalnego domu. Nie wywodzi się z zamożnej rodziny, dlatego nie miał łatwo zaczynając karierę. I tak naprawdę ta kariera prawie że zakończyła się, zanim na dobre jeszcze się rozpoczęła, ponieważ Jorge Martin, gdyby w 2012 roku nie trafił do pucharu Red Bull Rookies Cup, pewnie dzisiaj już nie ścigałby się na motocyklach, bo najzwyczajniej w świecie jego rodziców nie było stać na to, aby Jorge mógł wtedy kontynuować swoją karierę. Na szczęście trafił do tego pucharu, w którym organizatorzy pokrywają tak naprawdę wszystkie koszty uczestnictwa w tej rywalizacji. Warto zaznaczyć, że będziemy mieli w tym pucharze w tym roku Polaka, Milana Pawelca. Natomiast Jorge Martin w trzecim sezonie w tym pucharze w 2014 roku zwyciężył w klasyfikacji generalnej, pokonał wtedy późniejszego mistrza świata Juana Mira, co ciekawe. No ale wygrał ten puchar i trafił do zespołu Jorge Martineza Aspara, do Mahindry wtedy w mistrzostwach świata kategorii Moto3. Pamiętacie pewnie, że Mahindra nie była wtedy jakimś super mocnym zespołem, a więc też Jorge Martin nie miał tam łatwego zadania, ale dzielił garaż ze swoim obecnym arcyrywalem, a więc z Pecco Bagnaia, co ciekawe. Trzecim zawodnikiem był tam przez jeden sezon Juanfran Guevara, który obecnie jest menadżerem jednego z zawodników, którego w tym sezonie typuje się na triumfatora Cupu, Alvaro Carpe, więc to też taka fajna ciekawostka. No ale wróćmy do Jorge Martina. Dwa sezony w zespole Aspara, później przejście do ekipy Fausto Gresiniego, przesiadka na Hondę i w drugim z tych sezonów, a więc w czwartym sezonie w Mistrzostwach Świata w 2018 roku, Jorge Martin zdobywa tytuł Mistrza Świata. Zostaje mistrzem kategorii Moto3, ale na tym etapie wciąż tego budżetu brakuje, wciąż pomaga mu jego przyjaciel, jego mentor Aleix Espargaró, który wziął go tak troszeczkę pod swoje skrzydła, zabrał go ze sobą do Andory, pomagał mu finansowo, kupował mu jakieś motocykle treningowe, a więc to jest taka historia, która trochę mi przypomina tę historię Pedro Acosty. Tam co prawda może nikt konkretny nie pomagał, ale też Pedro Acosta, kiedy jeszcze zaczynał historię i przygodę z Mistrzostwami Świata Moto3, też nie miał pieniędzy na to, żeby sobie motocykl do treningów kupić. Taka ciekawostka kolejna. Swoją drogą, Jorge Martin, kiedy już zdobył ten mistrzowski tytuł, trafił do kategorii Moto2. Tam spędził 2 lata, jeździł w barwach ekipy KTM Red Bull Ayo, znów ze wsparciem Red Bulla, który te drzwi do Mistrzostw Świata mu otworzył. No i wyglądało na to, że Jorge Martin trafi do MotoGP właśnie w barwach zespołu KTM. Przegrał jednak walkę z Eneą Bastianinim o mistrzowski tytuł w 2020 roku. 2 wyścigi wtedy musiał opuścić, no z wiadomych przyczyn, dlaczego wiemy, wtedy się opuszczało wyścigi. I ostatecznie trafił do MotoGP, ale nie w barwach zespołu KTM. Ubiegł Austriaków zespół Pramac. I to właśnie w tym zespole na Ducati Jorge Martin już za chwilę rozpocznie swój 4. sezon w MotoGP. Wczoraj odbyła się ta prezentacja, o której mówiłem, być może widzieliście, nowe barwy, zupełnie dominuje fiolet, znika ten biały kolor. Prezentacja podczas weekendu Formuły 1 w Bahrajnie. Swoją drogą dużo się mówi o tym, że
Może Formuła 1, czy właściciele Formuły 1 Liberty Media chcieliby przejąć MotoGP? Mówi się dużo o jakimś potencjalnym wspólnym weekendzie F1 i MotoGP. No ja mam na ten temat troszeczkę, no nie wiem czy ciekawe, czy nie, ale mam swoje zdanie. Jeżeli chcielibyście o tym, abym nagrał odcinek podcastu, dajcie znać w komentarzach, proszę, jeżeli to Was ciekawi. Czy to jest możliwe, aby faktycznie Formuła 1 przejęła MotoGP? No ale zostawmy może ten wątek. Swoją drogą, wczoraj podczas tej prezentacji Jorge Martin, nazwany George'em Martinem przez prezenterkę Formuły 1, a więc widać, że te światy tak nie zawsze śledzą to, co się dzieje w tym drugim padoku. Ale zostawmy tę historię. Mamy Jorge Martina w kategorii MotoGP. To będzie jego czwarty sezon w królewskiej kategorii, czwarty sezon w Pramaku. No i być może pamiętacie, że w 2021 roku, kiedy Jorge Martin awansował do MotoGP, bardzo wcześnie zrobił duże wrażenie, ale też od razu kontuzja w Portugalii, opuszczona praktycznie połowa sezonu, połamane mnóstwo kości, długa rehabilitacja. Udowodnił jednak swoją wartość, szybko zaczął wygrywać, szybko zaczął stawać na podium. No i już w jego drugim sezonie, w 2022 roku, mówiło się o tym, że może Jorge Martin trafić do fabrycznego zespołu Ducati za Jacka Millera. I wtedy mieliśmy ciekawą walkę Enea Bastianini kontra Jorge Martin. Dwaj zawodnicy, którzy walczyli ze sobą już o to mistrzostwo w kategorii Moto2, tym razem walczyli o miejsce w fabrycznej ekipie. Wygrał Bastianini, mam wrażenie, że jednak zasłużenie. No i to właśnie on trafił do fabrycznej ekipy. Jorge Martin był bardzo, bardzo rozczarowany tym faktem. Mocno dawał to do zrozumienia. No i tutaj pokazał taką swoją buntowniczą trochę naturę. On jest takim zawodnikiem, który jasno mówi, co mu nie pasuje, który potrafi ostro się wypowiadać. I to może nie zawsze być Ducati na rękę. No ale taki ma właśnie Jorge Martin charakter. Trochę przypomina swojego starszego kolegę, imiennika Jorge Lorenzo pod tym względem. Ale miał kolejną szansę. Szansę miał w zeszłym roku. No i tutaj ciekawostka, bo kontrakt Jorge Martina podpisany był w taki sposób, że gdyby on wywalczył mistrzowski tytuł w zeszłym roku, automatycznie awansowałby do fabrycznej ekipy. Miał nawet, mówiłem o tym w jednym z ostatnich odcinków, miał nawet ten kombinezon gotowy na testy po Grand Prix Walencji. Tytuł nie zdobył. W tym roku jego kontrakt dobiega końca. Kończą się kontrakty 19 innych zawodników również. No i nadal jest ta możliwość, że Jorge Martin zdobędzie tytuł, wtedy awansuje do MotoGP, do fabrycznego zespołu. Podejrzewam jednak, że w tym kontrakcie aktualnym, skoro to jest ostatni rok tego kontraktu, no to może już nie być takiej gwarancji, że dobra, zdobyłeś tytuł, automatycznie przechodzisz do fabrycznej ekipy. No bo też Ducati nie wiem, czy będzie chciało czekać do końca sezonu na decyzję, czy faktycznie przedłużamy z tym gościem kontrakt, czy też nie. Może tam są jakieś widełki, że jak do połowy sezonu będzie na przykład w pierwszej dwójce, trójce, no to automatycznie Ducati ma prawo przedłużenia tej umowy, ale prawo nie oznacza, że tą umowę Ducati będzie musiało przedłużać. Więc ciekawe, co tutaj się wydarzy. Ja mam takie poczucie, że wcale nie ma takich gwarancji, że Ducati będzie czekać do końca sezonu. Tym bardziej, że oni wyraźnie pokazują, że dla nich priorytetem jest Pecco Bagnaia, a jednocześnie docierają głosy do nas z Hiszpanii, że Ducati podpisało umowę w ostatnich dniach z Ferminem Aldeguerem, zawodnikiem, który jest typowany jako główny faworyt do zwycięstwa w Mistrzostwach Świata Moto2 w tym sezonie. Zawodnik, którego menadżerem, podobnie jak naszego jedynego Polaka i rodzynka w Mistrzostwach Świata Supersportów Piotra Biesiekirskiego, ich menadżerem jest Hector Faubel, były zawodnik Mistrzostw Świata, były wicemistrz świata 125, zawodnik Moto2. Ale tutaj żadnego oficjalnego potwierdzenia nie ma. Było dużo plotek na temat Aldeguera w zeszłym roku, że przejdzie do Repsol Hondy. Tak się nie stało, ale rzeczywiście myślę, że tutaj może być dużo prawdy w tym, że Fermin Aldeguer może trafić do Pramaka w przyszłym roku. Wiemy, że Franco Morbidelli ma umowę na jeden sezon tylko i już tą przygodę rozpoczął nie najlepiej, bo przecież
kontuzja, nie startował, czy raczej nie brał udziału w tych przedsezonowych testach, więc obawiam się, że może mu być tutaj bardzo, bardzo trudno to miejsce w zespole zachować. Jest jeszcze Marc Márquez, pamiętajmy, może się to tak skończyć, że Ducati powie, dobra, bierzemy Pecco i Marqueza do tego zespołu numer jeden, Bastianini przechodzi do Pramaka, włoski zawodnik we włoskiej ekipie, no a Jorge Martin, niestety, musimy podziękować. I to mogą być takie decyzje, które będą musiały zapaść w połowie sezonu, gdzieś tam na półmetku, zanim to wszystko się rozstrzygnie. Z drugiej strony jakoś trudno sobie wyobrazić, że Jorge Martin wygrywa tytuł na Ducati i z tego Ducati odchodzi, z tej rodziny. Więc może mimo wszystko, niezależnie od okoliczności, gdzieś tam już w trakcie sezonu zostanie to zakomunikowane, że Jorge Martin przedłuża umowę z Ducati. W jakich barwach będzie jeździł, to się okaże. Może zostanie w Pramaku, może też nie. Może tak to Ducati sobie spróbuje rozwiązać, no ale na ten moment Jorge Martin ewidentnie widzi, że nie jest tym numerem jeden, nie jest tym faworytem w szeregach Ducati. Dusi się ewidentnie w strukturach tego zespołu. Mówi bardzo często o tym, że on chce być numerem jeden, że chce walczyć o tytuł, jak nie z Ducati, to z kimś innym. No więc jakie ma opcje Jorge Martin? No i po tym przydługim dosyć wstępie właśnie o tych opcjach Jorge Martina chciałem Wam dzisiaj poopowiadać, o tych opcjach chciałem dzisiaj porozmawiać. No i tych opcji oczywiście jest sporo. Mówiłem już o tym, że jednym z takich kierunków jest pozostanie w Ducati. Przy czym musimy też pamiętać, że Jorge Martin jeździ w trochę innym stylu niż Pecco Bagnaia, niż Enea Bastianini, niż Marc Márquez. On, mimo że wydaje się taki agresywny, i często jest szybki w sprintach, jest szybki w kwalifikacjach, to jest zawodnikiem jeżdżącym dosyć płynnie. Nie hamuje tak późno i tak mocno jak właśnie Pecco Bagnaia czy Enea Bastianini. I z tego powodu też ten kierunek rozwoju Ducati nie zawsze idzie w taką stronę, która się jemu podoba. Miał troszeczkę wątpliwości Jorge Martin, jeśli chodzi o ten nowy pakiet aero. Bastianini i Bagnaia bardzo szybko te nowe aero zatwierdzili, bo pomaga im na hamowaniu, a z kolei Jorge Martin mówił, no mi troszeczkę utrudnia zmianę kierunków w zakrętach. Ostatecznie na ten pakiet się zgodził. Pamiętacie, że 2 lata temu była też taka sytuacja, że Ducati wprowadziło zbyt agresywny silnik. Pecco Bagnaia i Jack Miller wrócili do tego mniej agresywnego, a Jorge Martin i Zarco musieli jeździć na tym takim, no, nie najlepszym silniku, nie najpłynniejszym. Było tam sporo wypadków. Mówiło się, że Martin ma gorącą głowę, ale to nie była kwestia gorącej głowy, tylko właśnie tych problemów z silnikiem. No, w zeszłym roku tej chłodnej głowy troszeczkę może zabrakło, ale to jest inna historia. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o Ducati, a spójrzmy na to, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o inne kierunki, o inne możliwości, bo pamiętajmy, że Jorge Martin ma już 26 lat, za chwilę będzie miał 27, no i też nie jest najmłodszym zawodnikiem. Jak podpisze nową umowę za chwilę na 2 kolejne lata, to ona się będzie kończyła, kiedy będzie miał lat 29 i już może nie być takim zawodnikiem, no nie chcę powiedzieć pierwszego sortu, ale już będzie takim starszym zawodnikiem, który może nie być wcale faworytem. Więc mam takie poczucie, że to jest te 5 minut Jorge Martina. On musi te 5 minut wykorzystać. No i jeszcze jeden taki aspekt, który trzeba chyba brać pod uwagę. Mówiłem o tym, że to jest zawodnik, który nie pochodzi z jakiejś bogatej rodziny. On nie ma milionów na koncie, czy jego rodzina nie ma milionów na koncie. I to pewnie też będzie gdzieś tam z tyłu głowy jakąś rolę odgrywało. To, że trzeba się zabezpieczyć na przyszłość, a Ducati wiemy, że wcale nie płaci takich wielkich, wielomilionowych kontraktów swoim zawodnikom. Te podstawy są zazwyczaj dosyć niskie. Tam są bonusy za sukcesy, ale no z tym też może być różnie. I w związku z tym, jeżeli na przykład Ducati zaproponuje 1 czy 2 na kolejny rok lub 2, a przyjdzie inny producent i zaproponuje 5, no to już odgrywa niemałą rolę, mam wrażenie, w przypadku takiego zawodnika jak Jorge Martin. No ale kto może takie pieniądze zaproponować? No chyba najwięcej może zaproponować tutaj teoretycznie dysponujący bardzo dużym budżetem
KTM. Pamiętajmy, że KTM związany jest bardzo blisko z Red Bullem, który przecież otworzył te drzwi do kariery Jorge Martinowi i też na KTM-ie Jorge Martin już startował, czy to w pucharze Red Bulla, czy to właśnie w kategorii Moto2, chociaż to był jeden sezon KTM, jeden sezon Kalex wtedy, no ale w barwach KTM-a jakby nie patrzeć. I fajnie byłoby pewnie wrócić do tej rodziny KTM-a, tylko że z jednej strony KTM pewnie już wyciągnął wnioski z tego ściągania zawodników ponownie w swoje barwy w przypadku Jacka Millera. Wydaje mi się, że Jack Miller będzie na wylocie po tym sezonie. Zastąpi go z całą pewnością Pedro Acosta. Brad Binder to jeden z tych dwóch zawodników, którzy mają umowy na kolejny sezon podpisane, bo on przecież dysponuje kontraktem na jeszcze dwa kolejne lata. No i to wszystko sprawia, że w KTM-ie najzwyczajniej dla Jorge Martina obawiam się, że nie będzie miejsca. No i pytanie, czy w takiej sytuacji możliwe byłoby przejście na przykład do zespołu GasGas Tech 3. Czy to jednak nie byłaby za duża degradacja? Gdyby rzeczywiście była taka możliwość, że Jorge Martin poszedłby do KTM-a, myślę, że to jest możliwe. Do GasGas nie wiem, czy pozwoli mu na to ambicja i też nie wiem, czy to byłaby równie lukratywna oferta, co oferta KTM-a. Chociaż oczywiście za jednym i za drugim zespołem, za jedną i drugą marką stoją ci sami ludzie i te same pieniądze, więc mogłaby być teoretycznie ta oferta lukratywna. Ale mimo wszystko wydaje mi się to dosyć mało prawdopodobne. Jest tutaj jednak jeszcze taki mały, trochę szalony, mam wrażenie, scenariusz. Mianowicie swojego czasu dużo mówiło się o tym, że KTM próbuje jeszcze zdobyć jeden zespół, który mógłby korzystać z jego motocykli. No i tutaj ostatnio pojawiły się takie plotki, że takim zespołem mógłby zostać Pramac, bo przecież Ducati ma 8 zawodników, 4 teamy, ktoś z tego będzie musiał odpaść. Mówiło się, że Rossi ostatnio zaczyna coś tam wspominać, że chyba jednak priorytetem będzie pozostanie w tej rodzinie Ducati. No nie wiadomo, co z Gresinim. Tak długo jak mają Marqueza, to mają kurę znoszącą złote jaja. A jeszcze przecież mówi się, że Marquez mógłby przejść do KTM-a, bo Red Bull i tak dalej. No więc może właśnie Pramac przesiądzie się na KTM-y. Trudno sobie to wyobrazić, bo Pramac jest tym jedynym zespołem, który jest najbliżej fabryki. Tam zawodnicy mają fabryczne kontrakty, mają te same motocykle co Bastianini i Bagnaia. No nie chce mi się wierzyć, że Paolo Campinotti, Włoch, zrezygnowałby z takiego pakietu. Ale może się mylę, może tak się faktycznie stanie i wtedy możliwe, że Jorge Martin zostałby w tym zespole, bo on też często mówi o tym, jak on się świetnie w tej ekipie i z tymi ludźmi czuje. Mało prawdopodobne, ale warto to zaznaczyć. Dużo bardziej prawdopodobnym scenariuszem, moim zdaniem, jest przesiadka na Aprilię. A dlaczego? Dlatego, że po pierwsze Aprilia jest coraz bardziej konkurencyjna oczywiście. Może nie ma takiego budżetu jak KTM, ale w Aprilii jeździ najlepszy kumpel Jorge Martina, Aleix Espargaró. No i jaka to by była piękna historia, gdyby to Aleix Espargaró i Jorge Martin jeździli w jednym zespole. Maverick Vinales trochę rozczarowuje. Obawiam się, że może być, brzydko mówiąc, do odstrzału. Ale z drugiej strony też Aleix Espargaró przebąkuje o tym, że to może być jego ostatni sezon, że może chcieć zakończyć karierę. No i kto wie, może wtedy będzie chciał polecić jakby na swoje miejsce Jorge Martina, a sam zostanie na przykład kierowcą testowym i będą sobie razem ten team dalej rozwijali. No nie wiem, czy dzisiaj Aprilia jest w stanie z Ducati walczyć, ale na pewno wydaje się w lepszej sytuacji sportowo niż Honda czy Yamaha. Dlatego ja bym tego scenariusza nie wykluczył. Tutaj też bardzo ważnym aspektem jest to, że menadżerem Jorge Martina, Aleix Espargaró, ale także Pedro Acosty jest Albert Valera, który zaczynał karierę jako menadżer w MotoGP, pracując z Jorge Lorenzo. No i tutaj Albert Valera, myślę, że też te karty będzie odpowiednio chciał poukładać. Jeżeli Acosta jest tam typowany na tą nową gwiazdę KTM-a, to pewnie
Albert nie będzie chciał pchać tam Jorge Martina, a tutaj z kolei w Aprilii jest potencjał, żeby tak się to wszystko ładnie połączyło, więc myślę, że to jest całkiem możliwe, chociaż jednocześnie obawiam się, że do Aprilii może pukać cała kolejka zawodników, bo rzeczywiście Aprilia jest coraz bardziej konkurencyjna. No i tak, Juan Mir ma dosyć Hondy. Fabio Quartararo jest wściekły na Yamahę. Jeżeli któryś z nich zdecyduje się na szybki ruch i tutaj widzę Quartararo, no to kto wie, może to miejsce jednak nie będzie wolne, zanim Jorge Martin będzie chciał, czy też będzie mógł wykonać jakieś ruchy. No to skoro nie KTM, nie Aprilia, nie Ducati, no to może któryś właśnie z tych japońskich producentów. Wydaje mi się, że jeśli odejdzie Fabio Quartararo, no to Yamaha będzie potrzebowała kogoś takiego jak Jorge Martin. A przecież już 2 lata temu mówiło się o tym, że Jorge Martin tam z Yamahą mocno romansuje. I tutaj pewnie też Yamaha byłaby w stanie wyciągnąć odpowiednie z kieszeni środki na zawodnika pokroju Jorge Martina. Chociaż pewnie też będą polować na rynku na innych, jak na przykład na Juana Mira. Natomiast z tyłu głowy zawsze jest ta myśl, że są tylko 2 Yamahy w stawce. W 2027 roku zmieniają się te przepisy. Ja cały czas mam takie obawy, że jeżeli ktoś nam odejdzie ze stawki, to może być właśnie Yamaha. Czy to się może tak skończyć? No oby nie. Jest jeszcze jeden tutaj aspekt, który byłby taki trochę mało polityczny. Może nie odgrywa on tutaj pierwszoplanowej roli, ale trzeba mieć to na uwadze, że Jorge Martin jako ten zawodnik przez całą karierę wspierany przez Red Bulla teraz musiałby powiedzieć Red Bullowi: sorry panowie, przechodzę do Yamahy, Yamaha ma umowę z Monsterem, sami rozumiecie. No możecie się śmiać z tego, biznes jest biznes, ale pewnie takie poczucie lojalności też gdzieś tam w sobie Jorge Martin ma i może z tego powodu wcale nie chcieć przechodzić do Yamahy. Albo może to być jeden z tych kilku powodów, które razem spowodują, że na taką decyzję, na taki krok się Jorge Martin nie zdecyduje. Nie byłoby to problemem w przypadku Hondy, chociaż w tym sezonie wiemy, Red Bull rozwiązał umowę swoją z Hondą. Zawodnicy, którzy byli wspierani przez Monstera jak Luca Marini, nie mogą mieć na sobie żadnego monsterowego brandingu w tym roku, ale w przyszłym roku to się zmieni. No i Jorge Martin mógłby przejść do zespołu Hondy, może wtedy już wcale nie Repsol Hondy w przyszłym roku, bo wiemy, że ta umowa też się kończy, gdyby tam odszedł z tego zespołu Juan Mir, a wydaje mi się to możliwe, no to wtedy Jorge Martin przechodzi do ekipy HRC. Tak, tam jest Luca Marini, który ma kontrakt na 2 lata, ale jak sobie popatrzycie, co się działo w zeszłym roku, gdzie był Jorge Martin, drugi w generalce, gdzie był Luca Marini, chyba 7 czy któryś, nie pamiętam już nawet w tej chwili, ale z całą pewnością Jorge Martin ma takie poczucie, no zaraz, jeżeli ja z tym gościem wyląduję w jednej ekipie, to na pewno raz, dwa sprawię, że to ja będę w tym teamie numerem 1. I tutaj Jorge Martin byłby i zawodnikiem czołowego fabrycznego zespołu i absolutnym numerem 1 i na pewno niemałe pieniądze mógłby też na takiej współpracy zarobić i mógłby zabrać ze sobą Red Bulla, co pewnie też jest dla niego ważne. No powiem szczerze, że chyba z tych opcji to ta ma właśnie największy sens. Ale czy tak się faktycznie stanie? No może ja sobie tutaj wymyślam, a w rzeczywistości jak co roku nic się nie zmieni i Jorge Martin zostanie w Pramac Racing, a Pramac Racing zostanie na Ducati. Pożyjemy, zobaczymy. Póki co odliczamy dni do startu sezonu MotoGP, już za tydzień Grand Prix Kataru. Czy tam Jorge Lorenzo? Czy tam Jorge Martin będzie walczył o zwycięstwo? Pamiętamy, w Katarze to wszystko rozstrzygnęło się w zeszłym roku. Przedostatnia runda, wygrał Fabio Di Gianantonio. Jorge Martin świetnie w sprincie, ale w niedzielę problemy z oponą, narzekał na wibracje. Michelin mówił, nie, problemów z oponami nie było. Jorge Martin twierdził, że były. Teraz mieliśmy testy. Podczas tych testów też Jorge Martin narzekał na jakieś wibracje, na jakiś chattering. Więc czy będzie w stanie tam powalczyć? Zobaczymy. Jeżeli od razu od początku sezonu gdzieś tam w tej pierwszej trójce go nie będzie, no to wtedy mogą zacząć jakieś nerwowe ruchy
być wykonywane z jego strony, czy też ze strony jego managementu. Jeżeli będzie sobie dobrze radził, no to wtedy może inni, typu właśnie Quartararo czy Mir, będą zdesperowani, żeby szybko podpisać nowe kontrakty, żeby im Martin gdzieś tam tego miejsca sprzed nosa nie sprzątnął. Myślę, że ten sezon będzie wyjątkowo ciekawy, nie tylko na torze, ale także poza nim. Więc czekamy, odliczamy dni do Grand Prix Kataru. Ten weekend startuje Formuła 1, więc to też będziemy śledzić. A już niedługo ten sezon motocyklowy rusza na pełnych obrotach. Mówiłem o tym wcześniej, dajcie znać, czy nagrać taki odcinek o potencjalnym przejęciu MotoGP przez Formułę 1, bo o tym się dużo ostatnio mówi. Ja póki co uciekam do innych zajęć. Wam bardzo dziękuję za oglądanie, za słuchanie, za komentowanie. Sorry, ostatnio były komentarze wyłączone, dzisiaj postaram się tego nie zapomnieć. I pozostaje mi powiedzieć tylko do usłyszenia. Cześć.